Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, a ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z Dying Light 2 i nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam was serdecznie do dawania łapek w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i życzę wam miłego oglądania, jedziemy. Dobrze, zobaczymy czy mam jakiś lepszy sprzęt tutaj. Niekoniecznie, ale może będzie można kupić sobie lepszy sprzęt w jakimś sklepie. I zaczniemy misję. Przywrócenie elektryczności wszystko odmieni. Będziemy mogli żyć spokojnie w miejscach, do których doprowadzono trochę. Jakoś do góry trzeba wejść. O, ten jest handlarz, dobra. Co tu masz? Jakość, złotko. Ubiór, masz coś z ubioru? Też tylko dwójki. Nie masz nic lepszego. Nie masz nic lepszego. No nic, sprzedam niepotrzebne mi rzeczy. No nie masz niestety. No szkoda, bo by mi się przydało. Jakości mam pod korek. Kiedy tam questy? Tylko ten stat. Spróbujemy te rozkazy. A tu jeszcze coś jest. Handluj. Modyfikacje broni, dobra. Zainfekowane strzały, toksyczne strzały. Wróć jeszcze kiedyś. Nic nie powstrzyma tych pieprzonych renegatów. Mogą kiedyś... Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? Gdzie? Na szlaku? Jako pielgrzym? Nie miałem wyboru. Na szlaku, co? Zastanawiasz się czasami, co nam dali, że jesteśmy jacy jesteśmy? Silniejsi? Raczej ze zrytą banią. Ale tak, zryci i silniejsi. Może dowiem się, kiedy znajdę Miję. Co dalej? Słyszałeś. Row może wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych. Masz, zanieś mu te rozkazy. Tylko ich nie zgub, bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie. Ale najpierw zajmę się Frankiem. Widziałeś go. Facet ledwo zipie. No więc, Frank, chyba nie można na nim zbytnio polegać. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Był nocnym biegaczem. Chociaż obecnie nawet nie wypowiedziałby tej nazwy, kiedy chodzi schlany. Czy nocni biegacze są już historią? Historia może się powtórzyć. Ta dobra i ta zła. Ale nie legendy. Mów co chcesz. Ja wierzę, że kiedy nadejdzie czas, jeśli nadejdzie czas, Frank zrobi co trzeba. Kto wie, może nawet zaprosi mnie do towarzystwa. Jack, ten dowódca. Można mu ufać? Jack Matt? To mądry gość. Ale trochę narcyz. Co masz na myśli? No, jest tylko majorem, ale mianuje się naczelnym dowódcą. Taki przykład. Ale dał namiar na Rowa i szansę na znalezienie terminala GRE. Więcej się dla mnie nie liczy. Ten porucznik Row, kojarzysz go? Row? Kurwa, no raczej. To świetny dowódca. I pieprzony narwaniec. Z jakiegoś powodu ludzie uważają, że mamy wiele wspólnego. Kiedyś Jack wysłał jego oddział do, jak się okazało, ciemnej strefy. Ludzie spanikowali i pewnie nie wyszliby stamtąd w jednym kawałku. Ale Row nie stracił głowy. Kazał ludziom się wycofać i zaczął uderzać patykiem w jakieś beczki, żeby zwabić skurwieli. To było niemal pewne samobójstwo, ale liczyło się to, że miał plan. To przywraca żołnierzom trzeźwość umysłu. Gdyby nocni biegacze wciąż istnieli, Frank na pewno by go zwerbował. Okej. Dobrze. Zacznij od Culvert Island. Especy mają tam posterunek. Miej ciągle odpalone radio. Jasne, wspólniczko. Gdzie jest ta wyspa? Przeklęci renegaci atakują teraz kantynę? Naprawdę zdołamy wygrać tę wojnę? Mało szczęścia kondycji. Dałoby się więcej. Lawan, jestem przy Culvert Island. Super, Frank ogarnięty. Jestem w drodze. Jeśli Row powie ci, gdzie jest terminal, daj mi znać. Ty znajdziesz siostrę, ja brakujące nazwiska gnid do odstrzału. Wszyscy będą szczęśliwi. Oprócz tych, których odstrzelisz. Im i tak będzie już wszystko jedno. Zombiaki jakieś? Myślałem, że mi się da dolecieć, ale nie. O, tu jest jakieś wejście. Porucznik Row? Mam rozkazy od dowódcy. Jaki Row? Row ruszył z chłopakami do New Dawn Park. Jestem porucznik Grady. Świetnie. No to szukamy dalej. O czym ty mówisz? Pokaż te rozkazy, synu. Miałem je przekazać Rowowi. A ja jestem Row, kiedy go nie ma. Na tym polega hierarchia. Dawaj. Co do cholery? Czy dowódca mówił, dlaczego cofa nas do centrum? Niespecjalnie śpieszył się z wyjaśnieniami. Jestem tylko posłańcem. Dobra, chłopcy, pakujemy się! Góra kazała nam się wycofać. Wracamy do bazy. Że niby co? Mamy opuścić posterunek? Nie wymądrzaj się. Tu się nie schowasz za spódniczką Meyer. To opuszczacie nas? A co z nami? Będziemy bezbronni. Dajcie ludziom broń i spadamy. Na waszym miejscu dałbym im dużo broni. Do rybiego oka renegaci wysłali całą bandę. Jeszcze jakieś świetne pomysły, cywilu? Tylko pytanie. Gdzie znajdę Rowa? W New Dawn Park, już mówiłem. Ale nie wiem, czy dotarli. Weź to do niego i przekaż, że działam. Lepiej ty niż ja, kolego. Row dostanie szału, kiedy to przeczyta. A ja mam ratować ludzi, a nie dać się zabić. Dzięki za ostrzeżenie. Dupki. Nie mamy szans. Przykro mi, cywilu. Ale rozkaz to rozkaz. Nie możecie nas zostawić. Jak przyjdą renegaci, wymordują nas w jeden dzień. Spokojnie, cywilu. Dozbroimy was. Kogo? Starców i kobiety? Wszyscy młodzi dochodzili już do niebez. Nic nie poradzę, cywilu. O, tu są zasilni. Lawan, idę do New Dawn Park. Podobno Row tam ruszył. Nie rozumiem, dlaczego renegaci zaatakowali Rybie Oko. Mają swoje obozy, ale rzeźnik nie atakował Rybiego Oka. Nigdy. Nawet on szanował nocnych biegaczy. Chuj wie, co mu teraz strzeliło do głowy. Rzeźnik, powiedz mi coś o nim. Pułkownik jest przywódcą renegatów. Wydał rozkaz zalania miasta chemikaliami. Zginęli wtedy moi rodzice. Przykro mi. Mnie nie. Ojca raz w życiu widziałam. A matka, jeśli była w czymś dobra, to w chlaniu wody. Porzuciła mnie. To tak trafiłaś do programu Wolca? Mniej więcej. Poważnie? Coś mi tu nie pasuje. A twoi rodzice? Pamiętasz ich? Renegaci jesteś? Pamiętam tylko szpital, ból i pożar. Tuż przed tym, jak rozdzielili nas z Miją. Dlatego jej szukasz. Tylko ona ci została z bliskich. Skupmy się na robocie, okej? Okej, twardzielu. Kto pierwszy, ten lepszy. Muszę do góry się jakoś dostać. Tam się tłuką. Spodziewałem się czegoś więcej.